Z tej strony Izabela z kanału IA TV for Kids. A ze mną jest Adaś, mój synek. Dzisiaj będziemy Wam opowiadać o najlepszej, moim zdaniem, zabawce na świecie, prawda Adaś? Czyli klockach. Klocki występują w sklepach w każdej postaci, w każdych kształtach. Przedstawiają różnych bohaterów z bajek, z filmów. I naprawdę można ich kupić bardzo wiele, szczególnie Lego. Ale my dzisiaj opowiemy Wam o takich podstawowych, pierwszych klockach dla dzieci, kolorowych. Od roku do 3 lat. I mamy do porównania dwa rodzaje klocków, czyli klocki drewniane i klocki plastikowe. Klocki drewniane. My mamy tutaj takie pudełko 50 sztuk kupione w Austrii. Są to klocki w cenie około 30 euro za pudełko, czyli ponad 100 zł, 120 około. Są one, plusem ich jest, właściwie ja nie widzę żadnych minusów, ale okej. Plusy: miękkie, lekkie, super zrobione, wyszlifowane, polakierowane i pięknie pomalowane w super kolory. Tutaj akurat mamy w pudełku 4 kolory i takie podstawowe kształty. Sześcian, jakieś takie stożki, walce, czyli dziecko poznaje kształt. Z tych klocków możemy co, Adasiu, zbudować? Domek. Domek. Ale też budowaliśmy miasteczko, budowaliśmy plac zabaw, zamek i także elementy składowe domku, mieszkania, na przykład kanapę, stolik, czy kominek, czy całą kuchnię zbudowaliśmy, szafeczki i tak dalej. Są to takie podstawowe elementy domu. Z 50 klocków już można coś fajnego zbudować. Klocki drewniane oczywiście są znane od lat i posłużą Wam na lata, ponieważ się nie zepsują, drewno jest bardzo trwałe, a lakier też nie odpyskuje i są łatwe do umycia. Na przykład tutaj mamy klocek, który jest wybrudzony z plasteliny. Wystarczy wytrzeć i już przemyć szmatką wilgotną i przetrzeć papierem, ręcznikiem papierowym. Więc nie ma problemu z konserwacją, z utrzymaniem ich w czystości. I jest też fajne, zabawne pudełko, w którym klocki Lego Duplo, plastikowe i troszkę inne, prawda? Bo musimy już z nich coś zbudować, połączyć je. Ale uwierzcie mi, nie ma z tym problemu. Nasz młodszy synek ma 9 miesięcy. On jeszcze nie potrafi łączyć tych klocków, ale już potrafi je zburzyć i rozkładać. Z takich klocków można stworzyć, tak jak Adasio, garaż czy domek, ale tutaj są też w tym zestawie podstawowym Lego Duplo. Są też pokazane różne elementy, które można z nich zrobić. Kwiatki, jabłko, ryba, czy tak, domek, łódka. I naprawdę można jeszcze wiele innych rzeczy zrobić. Ja na przykład zrobiłam ostatnio wielbłąda, takiego kolorowego. Więc co Wam tam przyjdzie do głowy? Chciałam powiedzieć, że klocki te, dlatego właśnie, że można z nich wiele rzeczy różnych stworzyć, uczą kreatywności. Adaś też będzie w przyszłości mógł coś zbudować porządnego, ponieważ będzie wiedział, jak skonstruować to, żeby się nie przewróciło. Tak jak robimy wieżę wysoką z klocków. No to się na pewno nie przewróci. Ale jakbyś chciał taką wieżę wysoką zbudować, to też się nie przewróci. Jeżeli będziesz umiał właśnie na tych klockach nauczysz się budowy. Więc polecam Wam.